Witam szanownych zebranych w drugim, ostatnim odcinku z naszego Ends of Jade Rogue. Ostatnio wygraliśmy dwie gierki, czy trzy? Nie, dwie. Dwie gierki, więc dzisiaj postaram się wygrać kolejne. Ranga, jak widzicie, to cały czas beznadziejna. A ja zapomniałem naprawić Deck Trackera. No co poradzisz? Nic na to nie poradzimy. Więc Deck Tracker znowu będzie nam wariował, przynajmniej będzie śmiesznie. Może nam już fatygę policzy w trzeciej turze. Kto wie, jakimi drogami chodzi Deck Tracker? Umysłowymi. Bo nie normalnymi, bo normalnymi on nie chodzi. A może się naprawi sam? Jeszcze nie widziałem, żeby się coś samo naprawiło. Zazwyczaj działa wyłączyć i włączyć. Podstawowa zasada informatyki. Jeżeli coś nie działa, wyłącz i włącz. Jeżeli dalej nie działa, to masz problem. Zagramy sobie takie. I są. Broń, bo innego zagrania nie ma. Może być broń. To wytradujemy. W następnej turze możemy sobie dograć majtkę. Po dobraniu oczywiście najpierw na rękę Pachesa. Ale zobaczcie, działa. A nie naprawiłem. Dziwne. Pewnie jak zagra kartę, to się zepsuje. Nie no, działa. No, coś mu pewnie odbiło. No i tak. Elemental. Tego możemy być pewni. Zagramy sobie takie. Rzucimy sobie w niego takie i zrobimy sobie tradzik. Tylko jaki tradzik? Ja myślę, że taki. Na wypadek jakiegoś AOE to wypadnie nam dwójka. Zagonią. Nie sprzątnie nam całego stołu, więc jest ok. A na pewno jakieś AOE gra ze względu na to, że... To ciekawe. Tego nie widziałem tam. A ze względu na to, że elementale gra, to gra... O, właśnie, AOE. Ale pomysł genialny, żeby odwrotnie to zagrać. To się ceni. Dobra, kartę mu damy, nie ma wyjścia. No i można było to ominąć, ale... Ale już za późno. Teraz tak, kokon czy gościa? Dogramy gościa, dogramy sobie broń i grajmy. Jeżeli wypadnie mu spell damage shotem, to słabo. Jeżeli mu nie wypadnie spell damage shotem, to dobrze. Tylko nie zagraj nic dużego, no po co? O! Dobry totem. Najgorszy z możliwych. Znaczy w sumie heal by był gorszy teraz. Tak, heal byłby zdecydowanie gorszy. No graj, stary, no turę rób. Ewentualnie seksuj sobie ten totem. No jeszcze błyskawice. A ja poproszę Talnosa. Można Talnosa? Nie można Talnosa. Tradzik. I pani Mix. W sumie słabo trochę, bo on się wyleczy bardziej niż my. Ale potem Zofa. Okej. Okay. Potem mamy Taunta. Potem mamy jakieś hard removal z kreaturką. No jest co robić. Ewentualnie możemy sobie dograć kokon na Aje. Tak, kokon na Aje, żeby można było tak wybrać. Luga w okolicy pożeracz. No to do roboty. Dobra, tam 5-5 za 6. Szabu nie robi. Ale jedynką go nie straduje. W ogóle co myślicie o nowym dodatku? Wygląda całkiem fajnie. Z drugiej strony wydaje mi się też, że trochę odgrzewany kotlet, ale bardzo mi się podobają te... To, że będzie przygoda za darmo. Jakieś tam kartki można będzie dostać, jakieś tam pakiety będą za darmo.
Myślę, że Blizzard trochę poszedł po rozum do głowy i widzi, że ludzie nie są w stanie zdobyć wszystkich kart normalnie grając. Co mi zagrał takie coś, serio? Masz Aję. Jak ty zużyłeś żabę, to radź sobie zajął. Że ludzie nie są w stanie zdobyć wszystkich kart, tym bardziej z takiego dropa, jaki był, że ja na prawie 80 paczek miałem jedną legendę i wiem, że niby na 40 jest limit, ale kurde, na prawie 80 paczek miałem jedną. To jest Angoro. Wyleciał mi tylko ten dinozaur od Huntera, nie pamiętam jak on się nazywa. On się robi nieciekawie, zaczyna się robić bardzo nieciekawie. Nie podoba mi się to. Zdecydowanie. Miotaczka cieni, dobra, no to tak. Wypadałoby się pozbyć tego. I tego też. Może nie najlepsze value, ale za dwie tury mamy Enzofa, który mam nadzieję coś tu porobi. Na pewno wskrzesi Aję. Na pewno wskrzesi Lichwiarza i jedną panią Mikstur. Myślę, że to jest wystarczające. Co ja teraz zagram? Łomotrzyka zagram, dobrze. Zgadzam się na Łomotrzyka. Zabijać to? Nie, może najpierw kokon. Dwie panie Mikstur. No dobra. Następny będzie fajny Enzof. Jak to poginie? A najprawdopodobniej poginie od tego. Więc Enzof będzie jak najbardziej sympatyczny z healem. I to całkiem potężnym healem. Dodatkowo będziemy mieli Aję, będziemy mieli Lichwiarza. No, kreatury 2-2. Poza Ają. O-o. Chyba, że zagramy miotaczkę, zabijemy tego gościa. Albo w ten sposób. Tak, zagramy sobie bez miotaczki. Zagramy sobie tak. O. Dogramy sobie tego gościa. Rzucimy sobie to. I kreaturkę 5-5. Zostawimy 3 totemy. I otwarty stół na Enzofa dla nas w następnej turze, jeżeli on się nam pozbędzie stołu. Miotaczka na kwiata i za darmo mamy zamkniętego Divine Shielda. Ja sobie jeszcze dobiorę dwie karty. O, wypatroszenia mogą być i za darmo. Pozbywamy się Divine Shielda. Pozbywamy się takiego. Nie będzie przyzwał totemów. I mamy full HP. Mamy niezły stół. Mamy zdezorientowanego przeciwnika. No i na tym polega ten deck. On się dopiero zdezorientuje, jak zagramy Enzofa. Nie, wtedy się podda. Ale na razie nie ma sensu zagrywać Enzofa. No to wytradujmy to może. Mam wymyśli jeszcze coś dziwnego. I przegramy. Dobra, Talnos ginie od świetlika. Dogrywam kreatury. Wiem, że już pewnie więcej zginęło niż 7, ale Enzofa będziemy mogli sobie. Znaczy tak, Jade będziemy mogli sobie Enzofem przywrócić. Co prawda możemy ominąć Aję przypadkiem. Ale jest większa szansa, że ominiemy panie Mikstur niż Aję. Dobra, tego się pozbywamy. Tego się pozbywamy, tego się pozbywamy.
Łomoczyk. Spoko, nie? Jest hamstwo. I teraz wszystkie karty nam wrócą na rękę. Hamstwo roku. Poddał się. Ciekawe dlaczego. Jeee, dwie gwiazdki. Udało się, super. Lecimy dalej. Jeszcze tylko 19 rank i będziemy w legendzie. Hmm? Złoty Uther na 19 randze. Tak samo my, Złota Valera na 19 randze. Marek 2122. Taki z przyszłości. Efekty uboczne? Nie bój nic. Ciekawe, czy by mi podało wyniki totolotka. Z przyszłości, może pamięta. Albo niech w necie poszuka. Czy w tym roku jeszcze neta mają? Pewnie mają. Może mają coś lepszego? No ale graj. Halo? Tak sobie myślę. Leci wulkan. Szybki szmugiel. No jakieś bufujące paladyn. Dawno nie widziałem. My sobie weźmiemy... No nie, nie, ale to jest dobra. Szansa Tyriona. Ewentualnie Darima. Ewentualnie coś innego. Na przykład konia, co daje kartę, co odkrywa kartę. Dobieramy dwie karty, przerzucamy cios plecy. Dobierzmy jedną, zobaczmy co dostaniemy. No nie, a druga? Może być. Tak nie było co dograć, to dograliśmy to. Teraz co? Na piątą turę. Nie ma nic. No mam wymiotaczki na panią Mikstur, nie chcę grać. Bo lepsza jest na Aje. Fajny art ma ta Aja. Radzia! Usłyszcie me wezwanie! Kalimoc! Powstaje! No nie mam co zagrać. Kartę dobierzemy? O, dobierzmy kartę. Ośmy dobrali kartę. Szlak by potrafił. Nie, albo beznadziejna karta. No, przynajmniej trade poszedł. Ale trochę tą kartą zrobiliśmy. Tą panią Mix, który jeszcze nas podlecy. Tylko najgorsze, że jego też, a nas nie. I straciliśmy właśnie trzy karty za jedną. Nie przejmujemy się, gramy Aje. Zostawię sobie cię z plecy, jakby trzeba było striggerować kwiatka. Radzia, usłyszcie me wezwanie. Elemental Paladin. Złoty, na 19 randze. Nie rozumiem tutaj czegoś. Ja to nie pierwszy raz, jak czegoś nie rozumiem. Łomoczyk. Dwa pisklęta, jeden, jeśli masz ręce smoka. Nie mam w ręce smoka. Ale pisklęta bym chciał. Masole.
Wzywają mnie cienie. No to wezmę, skopiuję sobie Aję. Dogram sobie Aję. Co, trade i combo? Trade i combo pewnie. Równość i konsekracja. W proch się obrócisz. Nie? No to po co on rzucił tą równość? Bez sensu. Robimy combo? Wzywają mnie cienie. Dobra, nie? Teraz będziemy rzucać tego i tego, tego i tego i będziemy w kółko. Będziemy zawalać z tokenami. Dobre combo. Tylko ważne, żeby dwa zostały na ręce, bo się potem popsuje zabawa. No dobra, pozbędziesz się tego, no i co? No i nic. Rzućmy takie najpierw. Odwrotnie zrobiłem, ale mniejsza. Wzywają mnie cienie. Wzywają mnie cienie. Wzywają mnie cienie. Głupie. Wzywają mnie cienie. Wzywają mnie cienie. Cienie. Panią zagramy sobie 4-4, żeby mieć dwie jedynki na ręce. Głupie, nie? I co turę możemy zawalić cały stół? Śmiesznie by było z branem, no ale brana nie ma. Weź tego Kalimosa, gościu. Się tu bawię. Aha, dobra. Mówię, czemu on go strajdował, a to przecież 4-4 był. Wzywają mnie cienie. Zepsułem. Wiem, że zepsułem. On cofnął się, dobra. Mi się kliknęło za dużo. Ale zróbmy sobie jeszcze kilka. Jakie to jest głupie. Ciekawe, ile mi kreatur zginie w tym meczu. Ze 100? Może tak być. Ale jakie to musi być upierdliwe. No i wygraliśmy i bardzo fajnie. Mamy zrobiony meczek, fajnie. Tak więc ja bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka, za obejrzenie serii Jade Ends of Rogue'a, chciałem powiedzieć Druida, nie, oczywiście Rogue'a. Zapraszam was na kolejne serie, zapraszam również na jutrzejszy odcinek o godzinie 17:00. A tymczasem ja się z wami żegnam, bywajcie, cześć!